Polska, mocne Polaków, rozmowy, odsłona druga. Dziś naszym gościem jest pisarz, publicysta, założyciel Unii Polityki Realnej, działacz opozycji w czasach PRL-u, były sędzia Trybunału Stanu, pan Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo. Witamy panie Stanisławie w Nowej Rudzie. Proszę. Witamy panie Stanisławie. Dziękuję w Nowej bardzo. Rudzie. Dziękuję bardzo. A spotkanie dzisiejsze będziemy mieli zaszczyt poprowadzić dla państwa my, to znaczy Grzegorz Pędziwiat i Marek Dyka. Panie Stanisławie, publicysta, czasopism prawicowych, felietonista cyklu Myśląc Ojczyzna emitowanego na antenie telewizji Trwam, sędzia Trybunału Stanu, działacz opozycji demokratycznej w PRL, a założyciel Unii Polityki Realnej, no takiego pana Stanisława Michalkiewicza kojarzymy wszyscy, pod tymi tytułami go znamy, ale ja przyznam się, tak szperając troszeczkę po pana biografii, znalazłem coś, co mnie zaskoczyło. Od razu powiem, że mnie bardzo pozytywnie i miło zaskoczyło. I takiego Stanisława Michalkiewicza chyba jednak nie znamy. Stanisław Michalkiewicz, rolnik. To znaczy, ja byłem nie tyle rolnikiem, co robotnikiem rolnym. Po wypuszczeniu mnie, jak wyszedłem z tak zwanego internatu w Białłęce, no to musiałem jakoś zarabiać na życie. No i pod Grójcem się zatrudniłem w takim gospodarstwie sadowniczym jako robotnik przy obrywaniu, jabłek. No i jak te jabłka się skończyły, to przeszedłem do, zatrudniłem się w zakładzie przemysłowym takim, który firma polonijna, taka, która produkowała ramy z poliuretanu do obrazów. Ja nic nie umiałem, żadnych takich, nic nie umiałem, więc musiałem tam zaczynać od zamiatania hali, no ale potem nauczyłem się obsługiwać tryskarkę taką, która po szynach jeździła. No i zostałem takim robotnikiem, że tak powiem, zostałem robotnikiem takim wykwalifikowanym. No a potem się zająłem wydawnictwem podziemnym. No i już do końca, to znaczy do początku transformacji ustrojowej w roku 1990 już to podziemne wydawnictwo prowadziłem tam z pewnymi perturbacjami. W roku 1988 zostałem przyłapany z tą bibułą, no i wtedy już takie czyny były dekryminalizowane, to znaczy nie były przestępstwami, ale wykroczeniami, natomiast wykroczenia te były karane bardzo dotkliwie majątkowo. Ja zostałem skazany na konfiskatę mienia, także transformacja ustrojowa zastała mnie już właśnie po tym, no i musiałem tam zaczynać od zera, ale to dobrze, bo zawsze tak, takie wydarzenia to człowieka mobilizują. Tak, praca w rolnictwie była po Białołęce, ale właśnie wróćmy na chwileczkę do tego okresu, który dotyczy, no właśnie okresu internowania w Białołęce. Tam pan poznał i zaprzyjaźnił się z Januszem Korwin-Mikke i myślę, że pewnie, przynajmniej w dużej mierze, efektem tej znajomości, tej przyjaźni było powstanie kilka lat później Unii Polityki Realnej, chyba wcześniej Ruchu Polityki Realnej. Ruchu Polityki Realnej, tak. No Korwin-Mikke był pierwszym człowiekiem, którego zobaczyłem w Białołęce, jak mnie tam przywieźli z Pałacu Mostowskich w Warszawie. Zobaczyłem go, jak w kalesonach grał w siatkówkę na spacerniku. Ja wcześniej go znałem, ale z widzenia. No bo to takie w okresie karnawału solidarnościowego takie dyskusje były organizowane to tu, to tam. Ja oczywiście też brałem w nich udział. No i Korwin-Mikke też jako jeden z takich dyskutantów. No i odróżniał się na tle innych dyskutantów tym, że inni poruszali kwestie bardzo patetyczne, jak na przykład podmiotowość społeczeństwa, dobro, zło i tak dalej, a on takie kwestie raczej przyziemne, jak
podatki, łatwość czy trudność zakładania przedsiębiorstwa. No i ja tak się przysłuchiwałem, on rzeczywiście odbiegał trochę od tego ogólnego nurtu i przyglądając się mu, nie byłem pewien, co to za człowiek jest. Czy to jest wariat, który lubi epatować oryginalnością ludzi, czy to jest człowiek o zdecydowanych poglądach, który ma dużą odwagę cywilną. No i kiedy go bliżej poznałem w Białołęce, to się przekonałem, że to jest człowiek o zdecydowanych poglądach, bardzo przemyślanych i mający odwagę cywilną, żeby je głosić. No i od właściwie tamtej pory zaczęła się nasza taka współpraca polityczna. No a teraz już politycznie nie współpracujemy, bo ja jestem bezpartyjny, ale towarzysko się znamy, przyjaźnimy, lubimy i cenimy. Także to tak, taki jest rozdział w moim życiorysie pod tytułem Janusz Korwin-Mikke. Tak, te wątpliwości początkowe myślę, że chyba były przynajmniej na samym początku może pozornie, ale jednak uzasadnione, no bo jednak nieczęsto widzi się faceta, który skaleca na kwiatkówkę. A nie, tam rzeczywiście nikt tam nie przywiązywał wagi w tej Białołęce do jakichś wieczorowych strojów, a sportowych nie mieliśmy, więc każdy tam chodził w tym, co miał. I on akurat miał kalesony takie do sportowych takich zajęć. Tam w ogóle była bardzo ciekawa sytuacja, taka topograficzna. Otóż tak się złożyło, że budynek administracyjny stał po środku przy tym spacerniku, na który nas tam wypuszczali. No i ci ubecy musieli przejść tamtędy, żeby wejść do tego budynku administracyjnego. I zawsze na tym, bo nas tam dużo się działo, więc zawsze na tym spacerniku ktoś był. Jak ktoś pierwszy zobaczył ubeka, no to dawał sygnał, wszyscy ustawiali się frontem do niego i klaskali w ręce z okrzykami Gierek, partia, Gierek, partia. No i ci ubecy rozmaicie reagowali. Niektórzy się przyłączali do tych oklasków i tak razem z nami, a innych to irytowało i nam wymyślali, więc to nas oczywiście tym bardziej zagrzewało do takich przod. Ale no to, to nie były jakieś ten o pobyt w obozie internowanych nie był, nie obfitował jakieś dramatyczne momenty, poza jednym takim przypadkiem, kiedy nas tam pacyfikował, taki oddział pacyfikujący. No tu jeden przypadek był taki, że tam rzeczywiście to, wyglądało to groźnie, a poza tym to poczciwie. No, ale Ubek patriota, który tam klaszcze z wami, no powiem, dwugłowe ciele bym się prędzej spodziewał gdzieś spotkać, nie wiem, na pastwisku niż Ubeka patriotę, ale widać i tacy byli. Oni się tak dostosowywali do tego, bo nie zawsze wiedzieli, jak się powinni zachować i wydawało się niektórym, że jak będą tutaj udawać, że są jednymi z nas, no to, to tak fajnie będzie. I tam nic nie groziło, przecież my nic im nie robiliśmy, tylko poza tymi oklaskami Gierek partia. No, no tak, panie Stanisławie, przejdźmy może na krótko chociażby a z tematyki profanum do tematyki sakrum, bo dziś Dzień Święty mamy, to tak może trochę wypada. A w jednym z wywiadów powiedział pan, że i tutaj muszę się posłużyć cytatem z kartki, państwo wybaczą, może nie dokładnym cytatem, ale ten sens, że w Kościele jest kryzys, duchowieństwo przestaje wierzyć w Chrystusa, a jego nowym bożkiem staje się tak zwany święty spokój. Ja tak powiem ze swojej strony, no, obserwuję sytuację, znam też paru duchownych i muszę powiedzieć, że może aż tak źle nie jest, no, ale pan uważa inaczej. W Polsce być może tak źle nie jest, natomiast gdzie indziej jednak jest sytuacja kryzysowa. W ogóle wydaje mi się, że w Europie mamy kryzys przywództwa, zarówno politycznego, jak i moralnego. Inaczej, gdyby tego kryzysu przywództwa nie było, no to pojawiłyby się i to w ilości masowej takie samorodne talenty przywódcze, takie autorytety, które by potrafiły pociągnąć ludzi za sobą. Nie pojawiają się, to znaczy, że mamy sytuację kryzysową. No i zresztą widać i w Polsce, że właściwie
no mamy polityczną wojnę od przynajmniej 2 lat. To nie jest sytuacja normalna. Inna rzecz, że podobna polityczna wojna jest w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zawsze w roku wyborczym, rok ubiegły był rokiem wyborczym, no to zawsze jest coś w rodzaju politycznej wojny, ale po wyborach na początku listopada, które zawsze są, ta wojna ustaje, bo kandydat przegrany składa gratulacje zwycięzcy, emocje gwałtownie opadają, wszystko wraca do normy. Tym razem tak nie było, o czym miałem okazję przekonać się osobiście, kiedy w grudniu byłem w Nowym Jorku i to już było miesiąc po wyborach, a demonstracje przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi przechodziły, przewalały się przez Nowy Jork jedna za drugą i nawet miałem w ręku ulotkę werbującą ochotników na te demonstracje. $18,5 za godzinę było wynagrodzenie, tak. Ulotka nie była podpisana, ale wszyscy mówili, że wypłaca tę stawkę godzinową, wypłacają jakieś kantorki, a za pieniądze Jerzego Sorosa. Ja chętnie w to wierzę, bo on podobno stracił $1 miliard na przegranej Hillary Clintonowej, no i chciał się jakoś tam odkuć, albo z tej irytacji nawet przeciwko Donaldowi Trumpowi te demonstracje finansował. No, a poza tym jeszcze jedna taka poszlaka, która by wskazywała jednak na jego udział finansowy, to to, że w awangardzie tych przeciwników prezydenta Trumpa są środowiska żydowskie i prasa żydowska, prasa kontrolowana przez środowiska żydowskie, także to jest widoczne gołym okiem, nie trzeba specjalnie się domyślać. Co prawda Liga Przeciw Zniesławieniu kierowana przez Abrahama Foxmana coraz częściej stawia znak równości między spostrzegawczością i antysemityzmem. No tak, bo jeżeli na przykład, to w takich oficjalnych publikacjach Ligi Antydefamacyjnej, za poglądy antysemickie, za pogląd antysemicki uznawany jest pogląd, że Żydzi mają duży, nieproporcjonalnie duży wpływ w sektorze finansowym. No każdy, kto tam się bliżej zetknął, to wie, że to jest oczywista oczywistość. Więc dlatego mówię, że coraz częściej jest stawiany znak równości między tym. Więc te oskarżenia trochę tak podlegają inflacji, no ale są. Tak, proszę może jeszcze na chwileczkę do sakrum. Nie sądzi pan, że wiatr nadziei wieje jakby od Afryki kardynał Sarach, bo jego mam na myśli? No to jest, wie pan, nawet takie, można powiedzieć, ewangeliczne, bo tam w Ewangelii, już nie pamiętam w którym miejscu, ale jest powiedziane, że przyjdą od wschodu i zachodu, no od południa to tam jeszcze nie było takiej nadziei, ale przychodzą od południa. Rzeczywiście w tej chwili chyba, jeśli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to Afryka jest bardzo takim silnym kontynentem, jeśli chodzi o wpływy Kościoła rzymskokatolickiego, w odróżnieniu od Europy, gdzie Kościół przeżywa kryzys i kadrowy, i taki tożsamościowy. Ten kult świętego spokoju, rzeczywiście można odnieść wrażenie czasami, że się szerzy z szybkością płomienia. Teologia tego kultu świętego spokoju jest bardzo prosta, żeby nikogo nie urazić. No to tak, no ale trudno jest, żeby ludzie dla takiego celu na przykład ryzykowali życie. A bardzo ciekawa jest korespondencja jeszcze z głębokiej starożytności, z okresu pierwotnego chrześcijaństwa. Zachowała się korespondencja między gubernatorem Bitynii ze 111 roku, a więc drugiego wieku po Chrystusie, gubernatorem Bitynii Pliniusem Młodszym i cesarzem Trajanem. Pliniusz Młodszy pyta w liście cesarza Trajana, jak ma postępować z chrześcijanami. Wyjaśnia mu, że dotychczas takich, którzy zaprzeczali przynależności do tej, jak mówi, zakazanej sekty, to puszczał wolno. Bo powiada, wyjaśnia, dlaczego tak robił. Otóż mówi, bo prawdziwych chrześcijan żadna siła do tego zmusić nie może. Więc rzeczywiście była pewna różnica. Ci chrześcijanie pierwsi
no, mieli taką gotowość ryzykowania życiem za swoje przekonania. Dzisiaj to jest dosyć rzadkie zjawisko, zwłaszcza w Europie, bo to kardynałowie noszą purpurę. Nie na znak, że są takimi wysokimi dostojnikami, jak cesarze rzymscy, bo oni też nosili purpurę, tylko na znak gotowości przelania krwi za wiarę. Nie wiem, czy w każdym przypadku taka gotowość występuje. No zobaczymy, jak to będzie z tą gotowością we Francji. No może aż tak ostro nie będzie, ale jednak jakimś heroizmem trzeba się będzie wykazać, bo w którymś tam miasteczku, przepraszam, nie pamiętam nazwy, stoi pomnik papieża Jana Pawła II. Papież może zostać, ale krzyż z pomnika ma zniknąć. No to jest taka uporczywa walka z takimi chrześcijańskimi elementami tożsamości europejskiej, cywilizacyjnej. Usuwanie takich wszelkich śladów chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej. Usiłuje się to uzasadniać tym, że symbole chrześcijańskie dyskryminują tych, którzy tam nie są chrześcijanami, czy w ogóle w nic nie wierzą. No, ale jeżeli byśmy potraktowali to jako składnik cywilizacji łacińskiej, a chrześcijaństwo obok greckiego stosunku do prawdy i zasad prawa rzymskiego, to etyka chrześcijańska i w ogóle chrześcijaństwo jest istotnym składnikiem cywilizacji łacińskiej, która stworzyła Europę, no to w ten sposób rujnujemy, czy godzimy w te fundamenty cywilizacji łacińskiej. A innej nie mamy. Nawet to nie trzeba być człowiekiem wierzącym, żeby sobie zdawać z tego sprawę. I takim dobrym przykładem takiej postawy był zmarły niedawno pan profesor Bogusław Wolniewicz. Otóż on się przedstawiał jako rzymski katolik niewierzący. W ustach filozofa to trochę było zaskakujące, no ale on mi kiedyś to wyjaśniał, dlaczego. On twierdzi, że on nie ma takiej łaski wiary, no ale docenia rolę chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego w cywilizacji europejskiej i w związku z tym, że tak powiem, politycznie i ideowo jest rzymskim katolikiem, chociaż niewierzącym. No, podobno 3% zdeklarowanych ateistów w Polsce w każdą niedzielę uczestniczy we mszy świętej. Nie wierzą, ale uczestniczą, bo im się oprawa podoba. To się chyba nazywa katolicyzm kulturowy, ale może już zejdźmy z tej sfery sakrum, wracajmy powoli do sfery profanum. No bo tak, dziś mamy Dzień Święty, ale jutro jest poniedziałek i się realne, twarde i chyba trochę szare życie zaczyna. Panie Stanisławie, sytuację mamy mniej więcej taką. Lekarze, rezydenci zdecydowali się na ostrą dietę. Prezydent gra z naczelnikiem w szachy. I takich różnych elementów można byłoby jeszcze wymienić, a my prosimy o komentarz do bieżącej rzeczywistości. Ja myślę, że to jest dalszy ciąg tego, co się stało na początku stycznia 2016 roku. Otóż kiedy ukonstytuował się rząd pani Beaty Szydło, no to Niemcy, które nie chcą zrezygnować z utraty wpływów w Europie Środkowej i w Polsce również, tylko dlatego, że Polska przeszła pod kuratelę Stanów Zjednoczonych w związku z powrotem Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. No i Niemcy z inspiracji niemieckiej, może tak będzie ściślej, Komisja Europejska wszczęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji i praworządności. Bezprecedensową, dlatego że nigdy wcześniej wobec żadnego kraju członkowskiego taka procedura nie została podjęta. No i w lipcu ubiegłego roku ta procedura doznała eskalacji. Komisja Europejska postawiła w Polsce coś w rodzaju ultimatum w postaci tak zwanych zaleceń. Termin wykonania tych zaleceń przez rząd polski upływał 27 października ubiegłego roku. No, a rząd nie tylko tych zaleceń nie wykonał, ale na nie nie odpowiedział nawet. Pani Szydło powiedziała tylko, że w jednym ze swoich tam wystąpień, że
te zalecenia mają charakter ideologiczny i polityczny, a nie merytoryczny. To była taka krytyka zawoalowana. No i minął ten 27 października i nic się nie działo. Wydawać by się mogło, że Niemcy straciły zęby, że można zlekceważyć ultimatum, które stawiają, no i nie odebrać kary. Okazało się, że tak nie jest, że 16 grudnia rozpoczęła się realizacja kombinacji operacyjnej, której celem było doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i zmiany rządu na taki, który by odpowiadał interesom Berlina. Ta kombinacja operacyjna spaliła na panewce, między innymi ze względu na naciśnięcie przez Amerykanów hamulca z taką siłą, że wszyscy obrońcy demokracji zaryli nosem w ziemię. Najbardziej to było widoczne w przypadku tych posłów, którzy blokowali salę plenarną Sejmu. Oni jeszcze tę blokadę utrzymywali grubo po tym, jak niemiecki dziennik Die Welt zatrąbił do odwrotu, że no nie udało się i trzeba na jakiś czas się będzie pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie, a oni nadal siedzieli tam w tej sali plenarnej, tak jak ten partyzan z anegdoty, co nie wiedział, że wojna się skończyła i wysadzał tory i wysadzał. Wreszcie ktoś się nad nimi zlitował, no idźcie do domu, bo już po wszystkim jest, no to poszli do domu. I tu się w lipcu tego roku, sytuacja moim zdaniem doznała pewnego przyspieszenia. Po wizycie Donalda Trumpa w Warszawie, kiedy to Donald Trump wziął udział w Forum Państw Trójmorza i oświadczył na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone go wspierały. W Berlinie najwyraźniej uznano, że już nie można dłużej czekać i trzeba zrobić tu z Polską porządek, dlatego że projekt Trójmorza, nie będę w tej chwili go referował szczegółowo, możemy do tego wrócić w dyskusji, projekt Trójmorza zagraża dwóm żywotnym interesom niemieckim, to znaczy niemieckiej hegemonii w Europie i blokuje projekt budowy Czwartej Rzeszy. I Niemcy moim zdaniem nie odpuszczą tutaj. Wyrazem niemieckiej reakcji na projekt Trójmorza jest w środę chyba, pojechał do Moskwy niemiecki prezydent Walter Steinmeier. To jest moim zdaniem niemiecka reakcja na projekt Trójmorza, zacieśnianie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. To jest bardzo poważna sprawa i myślę, że państwa środkowej Europy, Polska również powinny jakieś remedium na to znaleźć, być może przy pomocy amerykańskiej. No jeden z byłych kanclerzy z rączki Putinowi już pięknie karmuje. Gerhard Schröder, tak. No to prawda, to tylko jest wyrazem takim również biznesowym tego strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Powiem tylko tyle, że to jest taka linia, trwała linia polityki niemieckiej. Niemcy po roku 1990 nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł narwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, składa się w uproszczeniu pewnym do tego, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. I zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia niemieckiego jest proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które jak na razie dosyć dobrze wytrzymuje wszystkie próby niszczące. Dobrze. W takim razie przejdźmy do najważniejszego punktu dzisiejszego spotkania, czyli wykładu na temat tego, jakich reform potrzebuje Polska i w jakiej to Polsce pan Stanisław chciałby się jutro obudzić, czy to może Polska zbliżona do wizji tego pana, który biegał sobie kiedyś po wojsku w kalesonach. No trochę zbliżona, bo ja nie ukrywam wcale, że
program Unii Polityki Realnej, do przygotowania programu Unii Polityki Realnej ja też przyłożyłem rękę, więc trudno, żeby mi się ten program nie podobał, prawda? To jest oczywista oczywistość.